Witam Was. Kilka dni temu omawialiśmy globalne porozumienie wokół WHO, które opracowuje społeczność 194 członków tej organizacji. Do 2024 powinno zostać wprowadzone. I tam był podpunkt jedno zdrowie. Ja to potraktowałem troszkę po macoszemu. Stwierdziłem, że no to bardziej chodzi o wyrównanie standardów w krajach rozwijających się. No, może nie tyle, żeby doszusować do krajów bogatej północy, aczkolwiek, no wiadomo, profilaktyka, szczepienia, żeby tego nie zaniedbać. A potem przypomniało mi się, że istnieje agenda rockefellerowska pod tą samą nazwą i kiedy przypomniałem sobie co ważniejsze zagadnienia, no to okazało się, że to jest właśnie ta agenda. No i dzisiaj o tym, a także o agendzie 2050, która będzie rozwinięciem aktualnej mądrości etapu. Zapraszam. Może zacznijmy od samego podejścia jedno zdrowie. Tutaj macie oficjalną grafikę Unii Europejskiej dotyczącą globalnego porozumienia z WHO. No i mamy podejście jedno zdrowie. To, co łączy ludzi i zwierzęta, jest często środowisko. Traktat pozwoliłby uwzględnić podejście jedno zdrowie w międzynarodowej architekturze zdrowotnej i połączyłby tym samym zdrowie ludzi, zwierząt i planety. Od 1/3 do połowy ludzkich chorób zakaźnych pochodzi od zwierząt. 3/4 nowych ludzkich chorób z ostatnich 10 lat pochodzi od zwierząt lub produktów zwierzęcych. No i mamy do góry zdrowie ludzi, po lewej zdrowie zwierząt, po prawej zdrowie środowiska, w środku jedno zdrowie. No i chyba dla nikogo nie będzie niespodzianką, że podejście do zdrowia zwierząt w tym wypadku będzie wymagało kontroli nad hodowlą zwierząt, a podejście zdrowia środowiskowego będzie walką o klimat. Walką, by temperatura nie podwyższyła się o 1,5 stopnia, bo wtedy wszyscy zginiemy. Czyli widzimy, że WHO po roku 2024 wychodzi daleko poza zagadnienie zdrowia ludzkiego. A teraz przejdźmy do agendy rockefellerowskiej. Jedno zdrowie na stronę internetową z Wikipedii. Tam widzicie diagram, który jest identyczny. Co prawda są pozmieniane akcenty, bo w wersji dla ludu ludzie są do góry, a tam w tych wersjach pierwotnych najważniejsze było środowisko. Tak, no wiadomo, zmienili, żeby jeden z drugim jakimś mędrkiem nie szukali dziury w całym. No i tak, bardzo skrótowo. 1964 rok. Karl Schwabe, weterynarz, doszedł do wniosku, że medycyna ludzi i zwierząt jest bardzo podobna, a współpraca lekarzy i weterynarzy może pomóc rozwijać globalne problemy. No i temat raczkował, aż do 2004 roku, kiedy został podbity przez Fundację Rockefellera. W jednym z ośrodków odbyła się konferencja i to wszystko pokrywało się, ale to była raczej odpowiedź na szalejącą wtedy grypę H5N1. Po raz pierwszy pojawiła się grupa zadaniowa, jedno zdrowie, a po kilku latach dołączyło się WHO. No i tak minęło to kilkanaście lat i ta agenda no, stanie się oficjalną agendą WHO do 2024. A stąd tylko krok do agendy Jedna Ziemia. Tym bardziej, że już w tej infografice z Unii Europejskiej, no co tutaj mamy napisane, traktat pozwoliłby uwzględnić podejście jedno zdrowie w międzynarodowej architekturze zdrowotnej i połączyłby tym samym zdrowie ludzi, zwierząt i planety. Tak, czyli następna w kolejce jest agenda Jedna Ziemia, również wspierana przez Fundację Rockefellera, aczkolwiek tam są ludzie no, tam z innych organizacji, ale to o tym za chwilkę. I czym to się różni? To jest, można powiedzieć, uzupełnienie tego, co mamy, plus, moim zdaniem, najważniejszą kwestią jest rekultywacja terenów rolniczych. To będą lasy sadzone, łąki, no wiadomo, tak oddajemy to naturze. I o tym mówi najważniejszy angielski think tank,
Chatham House, think tank bodajże albo przy rządzie, albo nawet przy koronie królewskiej. Ja zachęcam do osobnego materiału, ale widziałem także, że giełda amerykańska stworzyła specjalne aktywo właśnie terenów pod rekultywację i to też będzie biznesowo rozgrywane. Ja wam nie daję linka, bo stworzę po prostu osobny odcinek i taką niespodziankę zrobię, no ale to myślę, że na słowo mi tutaj chyba uwierzycie, prawda, że coś takiego się już w Ameryce dzieje. No dobrze, oddajemy tereny rolnicze naturze. No i teraz w jaki sposób to by miało przebiegać? No i na to wam pytanie nie odpowiem, aczkolwiek uważam, że to może być podobny schemat jak przy handlu emisjami. Będziemy mieli tych rolników zaawansowanych, tych, którzy mają zrównoważone gospodarstwa, a także tych, którzy no nie za bardzo, ze względu chociażby na wysokie inwestycje, które się z tym wiążą. I tak mogę zgadywać, że Bill Gates nie będzie zmuszony oddać ani hektara. Może sam odda, prawda, żeby dać innym przykład. No i tak, moim zdaniem ten mechanizm no, pomógłby wyłonić, które tereny byłyby zrekultywowane na początku. Tych rolników, którzy nie będą mogli wykupywać opłat tamtego odpowiednika CO2. Ale tak jak mówię, to są moje domysły. Forma, w jaki sposób to będzie robione, to są moje domysły. A to myślę, że decyzje zostały już podjęte i w 2024 roku zostaną one nam ogłoszone jako sukces. Jeszcze zapomniałem, agenda Jedna Ziemia to również walka o czyste morza, o czyste oceany. Tam też widziałem, że trzeba specjalną opieką bieguny otoczyć, tam żeby nikt nie podbierał surowców, przynajmniej bez mandatu społeczności międzynarodowej. Ja teraz wspominałem o agendzie 2050. Skąd to się wzięło? Otóż to jest moja robocza nazwa, aczkolwiek data 2050 roku została wyznaczona na, no powiedzmy tutaj, koniec tej agendy już ze skupowaniem i rekultywacją terenów porolniczych. Trafiłem na stronę fundacji, którą sprawdziłem. Jest to partner fundacji Rockefellera, a także dostali nagrodę od fundacji Billa Gatesa. Więc źródło, myślę, legitne. To, co oni mówią na tej konferencji, myślę, że no, nie wzięło się znikąd. Dzięki wkładowi naukowców i partnerów z całego świata, One Earth, projekt Rockefeller Philanthropy Advisors, opracował śmiały nowy plan zapobiegania kryzysowi klimatycznemu i ochrony naszej biosfery. Justin Winters, współzałożyciel One Earth, wyjaśnia trzy cele, które ludzkość musi osiągnąć do 2050 roku. Przekształcenie naszych systemów energetycznych w 100% czystą, odnawialną energię. Chroń, łącz i przywracaj 50% ziemi mórz i przejście na globalne rolnictwo regeneracyjne bez emisji dwutlenku węgla. Więc sami widzicie, że to się pokrywa. Rolnicy albo będą musieli ponieść wysokie koszty transformacji, albo nie będą mogli uprawiać ziemi. Na to wygląda. Na koniec już zwracam uwagę, że One Earth nie jest opiekowane tylko przez fundację Rockefellera, ale tam ja znalazłem infografikę, na którą nie mogę trafić. Znalazłem ją na mediach społecznościowych, ale widać, że to jest z oryginału. No i tam mamy m.in. Petera Daszaka, czyli WHO, ta współpraca z chińskimi laboratoriami, on tam był w tej komisji, ważna szycha, jeżeli chodzi o zdrowie. Mamy, jak on się tam nazywał, ten niemiecki doktor Horban, doktor Drosten, czyli oprócz tego, że jest takim niemieckim Horbanem, no to on jeszcze opracował standardy testu PCR. Mamy ludzi ze służb, CIA, od Billa Gatesa z WHO, a także inne nazwiska, zapewne w tych środowiskach się liczące. Czyli jeżeli obrońcy klimatu, oprócz standardowych argumentów, by walczyć o
dobro klimatu, by nie pozwolić podnieść się temperaturze, średniej temperaturze o 1,5 stopnia, zaczną dodawać argumenty zdrowotne. To wiedz, że coś się dzieje. No i tyle ode mnie. Dajcie znać, co ten temat sądzicie. Jeżeli macie trochę czasu, zostańcie ze mną. Pamiętajcie, że na głównej stronie nie ma wszystkich ostatnich filmów. Należy kliknąć w zakładkę wideo i wtedy wam wyjdą wszystkie filmy od najnowszego do najstarszego. Zachęcam także do zapoznania się z zakładką playlisty, by znaleźć dla siebie coś tematycznie, ale jeżeli nie widzieliście materiału o pomysłach think tanku Chatham House, no to zachęcam. Bardzo ciekawy, dużo wnoszący materiał. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał. Dziękuję wam wszystkim, że jesteście i poświęcacie mi czas. To bardzo dużo dla mnie znaczy i daje mi sił, by wyszukiwać dla was to, o czym jeszcze inni nie mówią. Dziękuję, życzę wam miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam was serdecznie.